Halo, siemano, robi to wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale. Ja oczywiście jestem Michał, a to jest kanał Michał Games. No i tak jak obiecywałem, właśnie w ten weekend możecie sobie zobaczyć nowy odcinek, oczywiście od zera do biznesmena z gry Farming Simulator 2019, czyli najlepszej serii na polskim YouTubie. Troszkę wypadłem z formy, więc jest to takie niepoukładane. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Natomiast dzisiaj naprawdę mega fajny odcinek związany z rozbudową naszej gospodarki. Na razie wygląda to w ten sposób, że poza odcinkiem wyrównałem sobie teren. Na spokojnie go sobie tutaj starałem jak najlepiej wyrównać, żeby to było dość fajnie. Niestety musiałem też porobić takie trochę wzniesienia. Ewentualnie później będziemy wygładzać. Zacząłem tutaj, to jest najgorsze tutaj miejsce, jeżeli chodzi o rozbudowę gospy, ponieważ ten teren potem nachodzi często na asfalt i to jest trochę słabo. Niestety bardzo dużo też ma kolizję ten płot, dlatego sobie już pierwszą część postawiłem, bo gdybym starczy postawił tutaj, powstałaby taka górka, która by normalnie mi gdzieś tutaj doszła, więc musiałem zrobić to tak, no inaczej trochę miejsce zmarnowane, ale damy radę, nie jest tak źle, niestety nie da się już za dużo tutaj zrobić. Także myślę, że na grubo sobie możemy oczywiście już z tym odcinkiem lecieć. Dobra, nie chciałem robić jakiegoś przyspieszonego czasu, bo stwierdziłem, że nie ma to sensu. Dam wam muzykę, dzisiaj czasu sobie nie przyspieszamy, no bo też nie ma sensu. Bardzo dużo jakichś różnych modów pogrywałem, to się w tym będę gubił, ale myślę, że damy sobie jakoś tam radę. Zobaczymy, no pewnie będzie trzeba wiele razy resetować. Ja sobie jeszcze tylko pozwolę zapisać. Koniki już też rosną. I bardzo, ale to bardzo dla mnie miła informacja związana z tym, że mam już 97 subskrypcji i to jest naprawdę ostatnio bardzo gigantyczny przyrost, patrząc, że na koniec wakacji miałem około 80, niecałe 70, więc bardzo duży teraz przyrost udało nam się zrobić i bardzo z tego powodu jestem zadowolony. Mam dużo ciekawych pomysłów na ten kanał jeszcze. Zobaczymy, w jakim to kierunku pójdzie. Ogólnie ostatnio dostałem dość fajny kontakt do takiego ziomeczka, z którym jest zainteresowany na przykład nagrywaniem jakichś odcinków, więc będziemy naprawdę dużo fajnych rzeczy robić. No i tak też obiecywałem, ale to już tak, powiem wam na samym wstępie. Obiecywałem wam odcinek z rozbudowy gospy i pokazanie w końcu mojej twarzy i tak dalej. Jeżeli wbijecie, jeżeli uda wam się wbić 100 subskrypcji, natomiast teraz będę chodził do szkoły, zacznę znowu chodzić do szkoły. I niestety obiecuję wam, że ze względu nawet czy będzie te 100 subskrypcji czy nie, ja i tak nagram ten odcinek, ale dopiero na święta. Także na święta dostaniecie odcinek z ostatniej części właśnie tutaj z ostatniej części mojego upgrade'u kompa, stanowiska. Na pewno wiecie, o co chodzi, jeżeli jesteście moimi stałymi klientami. Jeżeli jesteście moimi stałymi widzami, to będziecie ogarniali, o co chodzi. A jeżeli nie jesteście, no to już wam mówię, że rozpocząłem taką serię z budowy kompa, pokazanie najpierw unboxing, komponenty, te sprawy, później rozbudowa kompa była. No i trzecią częścią, czyli pokaz niewydajności, ponieważ nie jest to jeszcze finalny efekt, znaczy finalne jakby złożony ten komputer. Na pewno będę chciał w przyszłości za niedługo wymienić kartę graficzną, dlatego też jak mówię, będzie to pokaz związany właśnie z RGB. No i ewentualnie wspomnę na przykład, jak wygląda na tym kompie wydajność, ale to patrząc tylko na właśnie jakiś tam patrząc podczas nagrywania odcinków. Zobaczymy, jak ten odcinek wypadnie. Ziemniak, w zasadzie jak to nagrywam przed chwilą, wrzucił film na temat właśnie spadku klatek, bo zauważyłem, że są czasami takie dropy. Zobaczymy, czy to coś pomoże. Testuję właśnie na razie. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dobra, wystawiamy sobie płot. Niestety odcinek nie będzie jakoś zajebiście ciekawy. Na pewno jakąś muzyczkę, myślę, że coś ogarnę, jeżeli chodzi o ten płot. I staram się być w miarę profesjonalny, przynajmniej w farmingu. No i jest dobrze, nie jest idealnie, ale jest wystarczająco tak, żeby mi to faktycznie się tutaj podobało.
Tutaj sobie zasiedzimy jakieś drzewka, kwiatki, spokojnie to się ogarnie. Dobra, teraz ważna rzecz. W końcu, ale no długo to zajęło, ale w końcu się udało, kupujemy kurnik. Mamy co ciekawe 150 prawie tysięcy, no 140, tak, bo tam przypominałem nas tę sprawę. A jeszcze zanim to też wam pokażę, bo zapomnę później znowu. Zebraliśmy słonecznika 33 tysiące. Co jest dobrym wynikiem całkiem. No to mi się to ogólnie podoba. Jeszcze zostało nam do skoszenia jęczmień i rzepak. Ale to będziemy sobie robić jak już wrócę. Czyli prawdopodobnie w grudniu, w okresie świątecznym, będziemy grubo lecieli z tematem. Zresztą w końcu pojawią się pierwsze odcinki z kamerką. Nie wiem, czy to coś pomoże. Zobaczymy w ogóle, jak to będzie szło, więc... No, dobra. Jeżeli to dam tutaj, to na styk, tak? Idealnie się mówiłem na styk. Idealnie. Mógłbym to też podsuwać tu, ale... Wolę sobie w ten sposób zrobić, już tą gospodarkę budowałem, więc też mam nadzieję, że zostawicie oczywiście odpowiednią ilość łapek, no bo przygotowanie całego od zera, ogarnięcie modów zajęło mi naprawdę dużo czasu. Jakoś mocno mi ten teren podniosło? No trochę mi ten teren podniosło i to mi się nie podoba. Nie wiem co z tym fantem zrobić. Gdzieś to musiało być po prostu niewyrównane i gdzieś tam się niosło, ale... Nie wiem, no nie jest to tragicznie, myślę, że spokojnie sobie to jakoś, ale zabawa z terenem będę robił poza odcinkiem, jakoś sobie to wygładzę i będzie chyba okej. Tak myślę. Nie wiem, myślę, że no kurde, to... no tak to niestety jest w tym farmingu, nie podoba mi się też to do końca, ale mam nadzieję, że jakoś sobie z tym poradzimy. No, tu coś mi tak fajnie to wyrównało, bo z tej strony jest okej. Która zaczęła już podbijać, widać. No ale dobra, ale zostawimy to sobie tak. Kurnik moim zdaniem wygląda bardzo ładnie. Naprawdę jest pojemny, 400 chyba kur, także zajebiście, dobra. Lecimy sobie, bo ja tu zawsze się rozgaduję bezsensownie. A nie ma to znaczenia, no lubię sobie tak pogadać, niestety muszę się przyzwyczaić, że zamiast kurde robić, to się opierniczam. Dobra. Co by tu zrobić? To... Dobra, już wiem jak to trzeba zrobić, tylko pytanie, jak ja to będę chciał dokładnie zrobić. Aha, dobra, to my sobie najpierw jeszcze narysujemy. No na spokojnie, bo też muszę sobie ogarnąć na spokojnie, co tutaj ja chcę dokładnie robić. Tak, ja będę chciał zastosować to. Nie to, chociaż tak. Chyba to, no. Zobaczymy jak to wyjdzie. Będę chciał sobie to zastosować i będziemy teraz mieli wjazd w końcu od tej strony. Będzie to moim zdaniem bardzo fajnie wyglądać. I będzie to na taką szerokość, że akurat sobie te maszynki na spokojnie tutaj wjadą. Maluję teren tylko dlatego, że chcę potem sobie mieć jakby do czego na przykład równe kąty robić. Rozumiecie o co chodzi. Mam nadzieję przynajmniej. Okej. To będzie taki fajny wjazd. No moim zdaniem będzie to zupełnie teraz inaczej i chyba lepiej wyglądać. Dobra. Stawiamy sobie ten płot. Oczywiście, jeżeli macie jakieś pomysły w ogóle jeszcze na rozwój tej serii, to śmiało możecie pisać ten, w komentarzach oczywiście, co byście tutaj ciekawego wprowadzili. Tu miałoby coś takiego zrobione. Się w sumie teraz zastanawiam. No chyba to zrobimy. Tylko dałbym tak. To. Dobra, damy w ten sposób. Cyk, lecimy sobie. No bo też tak trochę w pośpiechu nagrywam ten odcinek. No ale nie mam kiedy później tego robić, no i jest jak jest. Musicie mi to wybaczyć. Dobra. Nie wiem jak to tutaj zrobić. Nie, no tak chyba zrobimy. No widzicie, kurde, to jest... Ja pitole. Nerwujemy to potem. No i psa zmieniamy. Dobra, damy radę. Damy sobie jakąś radę. No, jakiegoś tam skilla małego mam, ale nie jest to na pewno jeszcze skill taki, jak chciałbym mieć i nie jest to jakoś bardzo już duży skill, więc... No spróbuję, staram się, ale...
Czy mi to wychodzi? No lepiej jak wy to ocenicie. One proście, żeby to ocenić, wystarczy po prostu skomentować. Skomentować odcinek i to jest tyle, nie? Wiecie o co chodzi. Dobra. Co ja wam to będę tłumaczył? Kurde, podniesione jest to w stosunku do tego. Chciał to tutaj wyrównywać. Aha, bo tu jakaś górka się pitolona zrobiła. Widzicie, ale to co mi ta górka jest w tym. Teraz to ogarniemy sobie na spokojnie. Dobra, ten rozmiar. I teraz tak, weźmy sobie ten teren. I tutaj musi być to tak zrobione. Dobrze, po prostu musi być zrobione. Aha. Dobra, rozumiem o co chodzi. Gdybym sobie wziął to. Można by zrobić tak. Polecieć. Można by tak polecieć. Zobaczymy. Może by tak to spróbować zrobić. O, tu do drogi. Oczywiście też. Teraz ustalimy, jak to powinno być zrobione. I tu dobrze to wygląda. I wtedy tu na spokojnie, tylko jeszcze tutaj to trzeba zmniejszyć. Albo po prostu, nie no, jeszcze to sobie zrobimy tak. Odcinek na pewno dosyć długi wyjdzie, ale to tylko sobie ogarnę. Najwyżej sobie przyspieszymy czas, no po prostu muszę to, no chcę to po prostu to gospę dobrze zrobić, no. Rozumiecie o co chodzi. Musi być dobrze zrobić. Gdzie? Kościół. Tego, że jest to wyrównanie terenu, no to potem wszystko się baguje i wygląda to po prostu dobrze, tak samo jak tutaj możecie spojrzeć, chociaż tu jest całkiem okej. Okay. Chciałem dobrze to wyrównywanie terenu zrobić i wyszło oczywiście jak zwykle. Ale dobra. No, najważniejsze, żeby postawić na tym odcinku. Po prostu najważniejsze rzeczy, a resztę sobie już ogarniemy. Na spokojnie też poza odcinkiem. Dobra. Tu trzeba sobie wybrać te płoty. No problem największy jest moim zdaniem na tej gospodarce z terenem. I problem jest taki, że nie da się za bardzo z tym nic zrobić. Problem jest zdecydowanie moim zdaniem tutaj. Dobra, witam w krótkim cięciu. Dobra. Teraz tak, tutaj sobie, no troszkę. No nie wiem, zostawmy sobie to w ten sposób. Zostawmy to sobie w ten sposób i ten. Postaram się jeszcze tutaj to tak, żeby ten płot mi tu wszedł fajnie. O, myślę, że to coś. Kurde, no tak. No ale jest coś niedobrze. Wyrównuję do tego. No dalej jest problem z tym. Ja pitole. Próbuję wyrównać do tego. Nie rozumiem. No tu coś się podniosło znowu. Ja pitole. To gówno. Chciałbym to wyrównać do tego, nie? Wszystko. No nie mogę tego tu wyrównać. Dobra, robimy jeszcze raz. Tylko sobie tak, weźmy sobie garaż. Weźmy sobie to. Sobie to sprzedajmy. Jeszcze raz. Weźmy sobie tutaj i potem weźmy sobie w opcję. Dokładnie o tą. I spróbuję jeszcze raz ten płot sobie ustawić.
Chyba teraz będzie lepiej. Chociaż nie jestem pewien. Ale jest tak do dupy, to coś jest spitolone. Moim zdaniem. Dobra, kurde, zostałem na ten płot, bo ja pitola, nie będę się z tym walił teraz. To jest jakaś górka zrobiona i... Nie dogadasz. Nie dogadasz, kurde. Mogę to w sumie zrobić w przyspieszonym czasie, też by było fajnie. Dobra. Okej. Różne i teraz wejdźmy sobie, czy tutaj to jest. Chyba tak. Musi to być brama 10-metrowa. Tylko też, kurde, teraz nie postawię bramy, jak nie wiem do końca. No, to wszystko jest takie trochę słabe tutaj. Kurde, nie wiem, co tu zrobić. Chyba będę musiał w tej sytuacji zrobić coś takiego, że tu przesunąć. No chyba tak to zrobimy. A, dobra. Ale spróbujmy najpierw zrobić coś takiego. Weź sobie w szopy. Ponieważ teraz będę sobie szopy i wiaty stawiał w końcu. Bierzmy sobie tą. Zobaczymy. Bo jak też budowałem, miałem inaczej ten teren skształcony i to w ogóle też było trochę inaczej. Także jest ciekawy. Ciekawy zdecydowanie. Też podniosło pewnie. Kurde, oczywiście, że podniosło. Ale tam też było wtedy podniesione. Dobra. Teraz tak, musimy wejść sobie tutaj. I w tej sytuacji musimy sobie ten teren wyrównać do tego. W ogóle nagle mi się to wszystko poprzesuwało. Dziwne to jest co. Nie wyrównuję gościu do tego terenu, a czemu to tak jest spadek? Że wyrównuję, a nie spłaszczam. Dobra. Nie wiem, spróbujmy sobie ten. Wejść tutaj i mam jeszcze jedną tą fajną szopkę. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Widzę, że teraz w ogóle mi się to wszystko poprzesuwało. Zobaczymy. Chwila skupienia. I okej. Jak to wygląda? Gwiazd jeszcze da się zrobić, da się to uratować na spokojnie tutaj. Tak mi się wydaje. To jest ogarnięte. Jeżeli chodzi tutaj, no to jest na styka. Może powiedzieć, że tak mogłoby zostać. I tutaj też jest całkiem. No, tu jest całkiem równo. Jest równo, więc moim zdaniem to mogłoby na spokojnie zostać. Dobra. Jeszcze z ważniejszych elementów, ponieważ te płoty i ozdoby różne. Wiem, że za dużo wam też nie pokazałem, ale muszę się tutaj, widzicie, skupić na tym terenie. Niestety to jest mój główny teraz problem. Już wiecie, jak to będzie wyglądać. Nic więcej z budynków nie będziemy stawiać. Zostaną tylko teraz tak. Tutaj płot pociągnąć. Chciałbym tu jeszcze zrobić jakiś taki silos na wapno. I jeszcze pokażę wam, bo już mamy ile? No 20 minut odcinka, więc... pokażę wam jeszcze tylko najważniejszą rzecz. A resztę sobie już będę robił kiedyś tam na spokojnie, poza odcinkiem, jak będę miał trochę czasu i na jakimś tam odcinku po prostu pokażę wam efekt końcowy. Będziemy sobie również stosować tutaj elektrykę, ale to też wam pokażę po prostu kiedyś tam poza... O, dobra, myślę, że to tak mogłoby być. Dobra, co tu dokładnie chciałem postawić? Aha, tylko teraz jeszcze no, możemy to ewentualnie z tej strony wyrównać. No. Dobra, to można by to poprawić elegancko. Po prostu zrobię drugie takie przejście tutaj.
No tutaj co? Tutaj już mamy to pociągnięte, jeżeli o to chodzi. Jeszcze trochę tą sobie dorobię płotu. Chciałem wam po prostu na tym odcinku też pokazać ogólny zamysł. No i ewentualnie albo wam wstawię, jak jeszcze coś tutaj przebudowywuję w timelapsie. Zobaczę, jak po prostu mi to wyjdzie. A teraz tak, tutaj myślę, że taki przejazd będzie najbardziej ok. Jest to niesymetryczne, ale myślę, że też całkiem będzie to fajnie wyglądać, także no dobra, chodźmy sobie jeszcze tu. Spróbujmy jeszcze tu, z tą stroną. Coś tutaj. No nie, tutaj bardziej bym chyba mimo wszystko poszedł w postawienie w ten sposób, dobra. I teraz tak, weźmy sobie parę drzewek. Chyba będzie w różnych, czy raczej ozdobach. Postawię sobie. O, czy to było to? I tutaj elegancko. Kolejna. No i też moim zdaniem to całkiem fajnie wygląda. Trzecie. Możemy wstawić coś mniejszego tutaj. O, kozak to też moim zdaniem wygląda. Jeszcze tutaj to ładnie sobie obmaluję. Elegancko. No i co? Myślę, że w tym odcinku dziwny ten odcinek trochę wyszedł. Natomiast też czasowo nie mam aż tak dużo czasu, a nie chciałem robić wam tutaj napsa, chciałem wam pokazać, jak tutaj wyglądają te problemy i to wszystko podczas budowy i niestety wyszło ich bardzo dużo związanych, kurde, z tym terenem. Tylko że teraz tak. Dlaczego na przykład nie wyrównałem po całości? Chciałem pociągnąć stąd i wszystko ładnie wyrównać. Problem pojawił się tutaj, ponieważ jak zresztą widać, jest tutaj próg. I jeżeli wyrównywałem z tamtej strony tu wszystko, to nagle ten próg był metr od ziemi. Rozumiecie, o co chodzi? Zresztą tutaj widać, no niby do tego terenu tam jest względnie równo, a tu już się zaczyna robić duża skarpa. Gdybym chciał wyrównywać teraz z tej strony teren, czyli zniknąłby ten próg prawdopodobnie, no to w tym momencie jestem bardzo dużo tutaj podniesiony, co negatywnie wpłynie ogólnie na pastwisko i w ogóle tą część całą, bo wtedy tu jesteśmy bardzo wysoko podniesieni. Dlatego też musiałem zrobić tak i nie inaczej. Ten płot mnie trochę denerwuje. Spójrzmy jeszcze tylko na jedną rzecz. Czy da się to jakoś sensownie zrobić, bo jeżeli tej bramy nie damy, nic się też nie stanie. Po prostu chciałem, żeby ona jakoś tam była. Tak, jeszcze duperelstwa sobie postawiam. Jak widzicie, to są takie blocki, ale no nie zrobię teraz tego, bo jak nie mam ładnie terenu ułożonego, no to nic po prostu z tym nie mogę zrobić. Czy to jest w różnych? No, to jest w różnych. Fajnie, że tego szukałem gdzie indziej. 10 metrów. Czy to ma sens tutaj teraz zrobić? Można by to wstawić teoretycznie, spróbujmy. Ok, spróbujmy to tak. I w ten sposób. I zobaczmy, co z tego wyszło. No widać, że tutaj teren trzeba będzie podnieść. Ale... No ładne dźwięki ma całkiem. No i kozak. Moim zdaniem to jest kozak. Przesuniemy w tej sytuacji ten płot w tą stronę. 10-metrowa brama jest elegancka. Ja lubię po prostu mieć taki styl budowy, że stawiam sobie te bramy, nie? To mi się akurat podoba. Czemu nie mogę? Co jest tą bramą, nie tak? A, chcesz mi powiedzieć, że w której sytuacji ona się otwiera? Czyli postawiłem nody, tak? Aha! No to zajebiście. Bramę postawiłem sobie na odwrót. Sztos. Sztos po prostu. Tu jest ta brama. Taki talaj. Mam nadzieję, że nie było to aż takie drogie. Bo ta brama kosztuje. No, powiedzmy. Czyli ja muszę sobie po prostu w tej sytuacji to cało brudzi. No zajebiście, że się tak stało. Jeszcze nie mam na co pieniędzy wydać. No, kurde, bramę będę wydawał. Ja pitole. Za gówno. Ej, spakuj się. Kurde, teraz nie widzę.
O, czy to teraz jest ładnie? Jest idealnie, idealnie. Wtedy też farmingu, zrobienie tak blisko. Różne sobie pojawiają też kolizje potem, ale kurde, zrobię to profesjonalnie. Jest tak, jakbyś powinno, czyli w tej sytuacji będę mógł to przesunąć. Ewentualnie nie wiem, czy to będę dał bramę, tu na pewno to sobie damy taką przesuwną. No widzicie, jak to mniej więcej tutaj wygląda. Kurde, to piwo już mnie denerwuje. Jak to tutaj wygląda ten zamysł? Wiecie, co będę chciał zrobić, czyli po prostu ściągnąć tu płot, tutaj jeszcze taki silos. Ja to mam w głowie, zobaczycie, albo na timelapsie, chociaż już i tak jest pół godziny odcinka, więc myślę, że zrobię osobny jeszcze dodatkowy materiał, albo jakoś tak postaram się to zrobić. No i myślę, że będzie fajnie, też napiszcie mi, czy ładnie to teraz tutaj ten nagranie wygląda, bo użyłem trochę innych też ustawień i po prostu się zastanawiam, czy to jest to. W ogóle dziwnie to mi się przesunęła ta farma względem tego, co miałem po prostu na tym innym save'ie. Nie wiem. Nie wiem dlaczego tak, a nie inaczej, i po co, i dlaczego, tak, a nie inaczej. Dobra. Ja to pitole. Dopię sobie zapis. I myślę, że możemy się pożegnać. Oczywiście dziękuję za tak dużą liczbę subskrypcji, tak jak mówiłem. Niezależnie, czy teraz wpadnie te 100 subów, czy nie wpadnie, nawet w grudniu, i tak w grudniu, ze względu na to, że naprawdę mnie tutaj zaimponowaliście, zrobię te odcinki i zacznę już coś robić z kamerką, ale i tak standardowo poproszę was o zostawienie łapki w górę, subskrypcji, dzwoneczkiem, no i wpadnijcie na mojego fanpage'a, link oczywiście w opisie. A jeżeli wam się ta forma zaczyna podobać, i możecie mi napisać oczywiście jakieś propozycje i co by powiedzieć więcej na temat tej farmy, oczywiście w komentarzach, do których wszystkich serdecznie zachęcam, żebyście pisali. Także to chyba tyle w tym odcinku. Zapraszam was na kolejne, które pojawią się tak. No zobaczymy, co będzie z tym DLC Class, ponieważ w następnym tygodniu zaczynają wychodzić już prawdopodobnie teraz, jak to oglądacie, już jakieś tam te formacje i w ogóle filmiki są już z klasa. Zobaczymy, czy mi się coś uda zrobić. Jeżeli tak, to fajnie, a jeżeli nie, no to widzimy się dopiero w grudniu. Ale mam nadzieję, że jeszcze coś z klasy się pojawi, przynajmniej jeden z dwa odcinki. Ponieważ jest po prostu ciężko, mam natłok duży i nie dam rady nic już więcej ponagrywać. Chcę być z wami szczery, więc mam nadzieję, że to docenicie. Łapka sobie z dzwoneczkiem i fanpage. Trzymajcie się, do następnego. Cześć!